Witam wszystkich uczestników obrady. Następnie kilka słów o zasilaniu odbiorników radiowych. Każdy odbiornik musi być zasilany. Odbiornik bateryjny ma większe wymagania odnośnie zasilania. Napięcia nie mogą mieć żadnych zakłóceń, gdyż lampy są żarzone bezpośrednio, to znaczy główne żarzenia jest jednocześnie katodą. Do zasilania używa się baterii żarzenia. Mogą to być suche baterie lub akumulatory. Wygląda. Napięcia w zależności od potrzeb rodzaju lamp są żarzenia oczywiście od 1, 2, 1, 4 V przez 2 V, 4 V i dalej. Napięcie anodowe uzyskiwane z baterii anodowej stosowane są od 67,5 V do 150 V. Omawiany odbiornik TOSOR wymaga 120 V zasilania anodowego, 45 V do siatki drugiej oraz napięć ujemnych minus 9 V i 4,5 V do siatek lamp WC i MC. Wykonany zasilacz sieciowy musi mieć wszystkie napięcia pozbawione zakłóceń. Na slajdach zobaczymy przykłady baterii żarzenia i anodowych. Schematy są zaczerpnięte z literatury DDR, czyli Empfangen-Schaltunger. Ten z automatycznym minusem działał na tak zwanym pająku dobrze. Powtórnie wykonany odmówił poprawnego działania. Wykonałem osobny zasilacz do napięć ujemnych. Prezentowany zasilacz muszę przybudować, to znaczy umieścić go w obudowie metalowej, żelaznej, bo zakłóca odbiornik radiowy transformator swoim polem. Odbiornik KOSOR produkowany był w Londynie w latach 1937 w załączeniu ryciny i wygląd dzisiejszego odbiornika. Dziękuję. Przyjechała do mnie sobie radio, tak, remontu doczekało. Podłączone do zasilacza na pająku zagrało. Pokażę pająka. Tak wyglądał pająk. Stary rosyjski transformator, jakieś urządzenie, oscyloskop czy coś. Opornik do napięcia tam 100 kOhmów do 45 V uzyskania. 1 kilo był w minusie. I to chodziło. Akumulator żelowy obcięty, 2 V zasilał, był doładowany, zasilał żarzenie. To są schematy, przykłady, z czego wziąłem te rozwiązanie. Wykonałem zasilacz. Tak to wygląda w tej chwili schematowo. Dioda Zenera zabezpiecza przed przepięciem. Pomoc Wojciecha była bezcenna. Wszystkie dzienniki obliczył. W zasilaniu żarzenia jest LM317. Dzielnik zrobiony, wszystko na tym chodzi, nie ma żadnych tętnień, sprawdzone. Transformator użyty do tego był wyjęty z odbiornika Kankal lub Sarabanda. Pokażemy teraz. To jest akumulator żarzenia, który był stosowany w nie wiem jakim odbiorniku warty. Taki jest w moim posiadaniu. Jako przykład jest, bo ten jest akurat 4-woltowy. Później są przykłady baterii anodowych. Internetu, jakiejś tam publikacji, które mam. Szukam tego. Jedziemy teraz od początku. Tak wygląda radio na stronie internetowej. Od spodu. Przepraszam. Tu jest ta strona, dobrze widać. Obsada lamp. To jest jakieś tam niespotykane lampy 210 VPT, 210 SPT, 220 OT. To jest schemat tego radia. 120 V zasila lampę głośnikową i siatkę ekranującą. Potem poszczególne lampy. Lampa pierwsza V1 to jest wzmacniacz WC. Detekcja następuje na lampie drugiej. No i lampa głośnikowa i tu te wszystkie zasilania, które są. Minus 9 V jest doprowadzone do potencjometru, który reguluje minus na lampę pierwszą. I tym sposobem się reguluje siłę głosu. Jest jeszcze pokrętło do reakcji, tak zwane C6, kondensator. I teraz wytłumaczę, o co tu biega. Ta duża gałka to jest strojenie, a w środku mała to jest precyzer.
Pod spodem jest gałka siły głosu, czyli zmiana napięcia na siatce pierwszej. Lewa gałka jest reakcja, a prawa służy jako włącznik, wybór fal średnie, długie i adapter. Tak wygląda skala tego radia. 37 rok. Paris TTT, London regionalne stacje i tak dalej. To jest tylna ścianka, ten opornik już jest zdjęty, bo blokował mi adapter, który był, żeby nie było złudzeń, ale po poprawnym remoncie wszystko zostało naprawione. Tak wygląda w środku. Przepraszam, nie mam zdjęć od spodu, bo demontaż tego radia jest okrutny. Wygląda skrzynia z głośnikiem i tu się znajdują baterie żarzenia i anodowe. I chcę w to miejsce wstawić też baterię taką, jak powinna być. W sumie to wszystko, co chciałem powiedzieć. Aha, tak wygląda zasilacz w trakcie przygotowania. To jest LM317 i oporniki, zaciski, no jakieś tam znalazłem. To jest zasilacz anodowy. To jest po wykonaniu już ostatecznym, jakiejś tam obudowie. Niestety tu musiałem dołożyć osobny zasilacz minus 9, minus 4,5 V, bo coś nie chodziło jak należy. No i teraz to będzie wyjęte, przezbrojone do innej obudowy. To wszystko. Dziękuję bardzo.